Siemanko, witam Was na swoim kanale. Dzisiaj co prawda nie na siłowni, a u mnie w domu. Porozmawiamy sobie o 5 czynnikach, które utrudniają skuteczną budowę masy mięśniowej. I przejdziemy sobie od razu do rzeczy. Czynnik numer 1. Zbyt szybkie dodawanie kalorii. Tak samo jak w okresie redukcji schodzimy sobie powoli z tej kaloryczności, to w okresie budowy, czyli gdy idziemy do góry, dodajemy sobie również powoli. Czyli to jest taki reverse diet. Spotkaliście się na pewno z tym określeniem i ono dokładnie ten proces opisuje. Myślę, że 200-300 kalorii przy każdym podbiciu to jest naprawdę optymalna ilość, która powinna zapewnić nam adaptację organizmu do tej ilości kalorii. Wiele osób robi ten błąd, że powiedzmy kończy redukcję i mamy 2000 kalorii, 5 sesji cardio po 45 minut i na dzień dobry wchodzi 3000 kalorii, cardio 3 razy po 30 minut. To jest za dużo. Organizm nie jest w stanie wykorzystać w optymalny sposób tej nadwyżki i zaczyna to odkładać. Także metoda małych kroków. Musimy też pamiętać o tym, że nie zawsze zwiększenie ilości pokarmu będzie jedyną drogą do podbicia tych kalorii. Równie dobrze jak będziemy sobie schodzić zbyt gwałtownie z cardio, to też będziemy mieli większy zasób energetyczny. Także tu mamy punkt numer 1 i przejdziemy sobie teraz do punktu numer 2. Sen pełni bardzo ważną funkcję regeneracyjną w naszym organizmie. Ciężko określić tutaj dokładnie, ile godzin powinniśmy spać. To jest kwestia indywidualna, zależna od wielu czynników. Między innymi od naszej aktywności pozatreningowej, naszej pracy. Ale bardziej niż na ilość tego snu, zwróciłbym uwagę na jego jakość. Tutaj idealnym scenariuszem byłoby, gdybyśmy się kładli, gdyby nas odcinało i budzilibyśmy się rano. Nie wstawalibyśmy i taki scenariusz byłby najlepszy. Ale oczywiście w życiu różnie bywa. Czasami wypadają momenty, gdy będzie niedostatek tego snu. Wtedy dobrą opcją jest dobić sobie to taką drzemką. Też warto wspomnieć co do snu, że regeneruje on nasz układ nerwowy. To jest zupełnie odrębna kwestia. Wiele osób o tym zapomina. Mięśnie regenerują się szybko stosunkowo, ale to układ nerwowy steruje siłą skurczu mięśnia i w momencie, jeżeli będzie ta siła słaba, nie będziemy w stanie robić progresu. To zmęczenie będzie nam się nawarstwiało, także zajebiście istotny czynnik. Mamy od razu punkt numer 2. Przejdziemy sobie teraz do punktu numer 3. Intuicyjne treningi. Trening musi być zaplanowany. To nie podlega żadnej dyskusji. Okej, na początku, jak zaczynamy swoją przygodę, jakkolwiek będziemy się ruszać, jakkolwiek dodamy tej aktywności, i tak będziemy widzieć jakieś rezultaty. Ale w miarę naszych postępów ciało będzie się do tego adaptowało, będzie się broniło przed tym procesem. I stąd, chcąc je oszukać, będziemy musieli ustawić sobie dobrze ten trening. Co rozumiem, ustawić dobrze ten trening? Warto wybrać sobie 2-3 ćwiczenia na każdą grupę mięśniową i budować na nich intensywność. Ustalić sobie stałą objętość treningową i można pozwolić sobie na trochę spontaniczności. Czyli jak powiedzmy mamy zrobione plecy, mamy te 3 ciężkie ćwiczenia, najlepiej wielostawowe, ale hammer tutaj też sprawdzi się fajnie. Można pozwolić sobie na jakiś freestyle, można zrobić coś na dopompowanie, nabicie, dokrwienie tych mięśni. I dzięki temu będziemy mieli wszystko. Treningi nie będą rutynowe, będziemy mieli odhaczony główny plan i jednocześnie będziemy mieli z tego fun. Czyli to są punkty 3 i przejdziemy sobie teraz do punktu numer 4. Zbyt niska podaż białka. W okresie budowy masy mięśniowej również powinniśmy zwracać dużą uwagę na tą ilość białka. Każdy wie, że większość z nas wie, że w okresie redukcyjnym, w momencie, gdy całkowita ilość kalorii ulega obniżeniu, wyższa podaż białka stosunkowo, w stosunku do węgli, w stosunku do tłuszczy,
będzie chroniła nasze mięśnie, będzie chroniła nasze ciężko wypracowane rezultaty, ale w okresie masy nie jest inaczej. Powinniśmy sobie zbalansować podstawowe makroskładniki, jednak nie zapominając o tym białku. Poprawia ono bilans azotowy w naszym organizmie, no i jest podstawowym budulcem. Warto o tym pamiętać, nie zapominamy o tym. Jaka ilość będzie idealna? Tutaj tak naprawdę te widełki są dosyć szerokie, ale myślę, że dla osoby aktywnej, trenującej, absolutne minimum to są 2 gramy białka na kilogram masy ciała. Mówimy tu o osobach zdrowych, bez schorzeń, na przykład w obrębie nerek, czyli te 2 gramy białka idziemy sobie do góry. Oczywiście też takie ilości chore typu 4-5 gramów białka. Byłem wszędzie, byłem na 2, byłem na 4. Białko dosyć długo się trawi, to też powinniśmy o tym pamiętać, więc powoduje duże uczucie sytości. Można to wykorzystać tak naprawdę właśnie, kiedy mamy ochotę sobie coś podjeść i nie chcemy zboczyć z kursu, który sobie obraliśmy, no to to białko nas, powiedzmy, uchroni przed tym. Ja chcę coś zjeść i wiem, że to się stanie, no bo też jestem człowiekiem, no to zazwyczaj robię sobie większą porcję mięska, jakiegoś steka, jakieś burgery i tak naprawdę mam większą sytość, czuję się zaspokojony i mam mniejszą ochotę na to, żeby coś podjeść. Także tutaj mamy 4 punkty i przejdziemy sobie do punktu numer 5. Brak konsekwencji. Nawet najlepiej skonstruowany plan treningowy, żywieniowy spali na panewce w momencie, jak nie będziemy konsekwentnie go realizować. To jest tak naprawdę bardzo istotne. I tutaj najgorsze, co możemy zrobić, to napalić się, rzucić, że tak powiem, do działania wszystko. Ciężary na maksa, kalorii do góry. Po jakimś czasie pojawi się zniechęcenie i to nas będzie odsuwało od tego celu, który tak naprawdę wyznaczyliśmy. Po drodze będzie wiele przeszkód w postaci głodu. Gdy będziemy tych kalorii na przykład dodawać powoli, no to organizm, adaptując się do nich, będziemy czuli zazwyczaj w tym okresie budowy masy spory apetyt. No, nie jest to prosta droga, ale gwarantuję Wam, że na końcu tej drogi zobaczycie sylwetkę, którą sobie wymarzyliście. Także to było 5 powodów utrudniających budowę masy. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, do pisania komentarzy. Jak chcecie, żebym coś przewinął, na pewno znajdziemy wspólny temat. Pozdro!